Tak, kochani, podejrzewam, że nie jest trudno, ale musicie mi wybaczyć, bo mam trudne, utrudnione warunki. Będziemy się teraz malować razem. To znaczy, umówiłam się dzisiaj z moimi przyjaciółkami na kawę, bo jestem w swoim rodzinnym domu i zawsze staram się jak najwięcej czasu poświęcić osobom i rzeczom, na które i czynnościom, na które nie mam czasu na co dzień i za którymi tęsknię. Więc umówiłam się z moimi przyjaciółkami. Widzicie, mam całą buzię na kawę. Więc muszę się przygotować. Spałam dzisiaj w ogóle do 12. Dostałam w ogóle na święta moją ukochaną rzecz do ust, czyli olejek Diora. Ja to kocham. W ogóle na twarzy mam taki podkład. I to jest jakiś Clarès. I to jest jakiś hit. To jest jakiś hit. Moja buzia, uwierzcie mi, ja nie wyglądam dobrze. Moja cera po świętach wygląda tragicznie. Ja mam opuchniętą buzię. Mam cienie pod oczami. Mam zanieczyszczoną buzię. I to? Wow, to wygląda lepiej niż Double Wear. Bardzo wam to polecam, już to nałożyłam, bo nie mogłam się doczekać. Właśnie przed chwilą to kupiłam, poszłam do Hebe, bo mam tutaj blisko pod domem. Tak, przeczytałam sobie recenzję i kupiłam. Teraz nakładam korektor. Musicie mi wybaczyć, bo będę się patrzyła tutaj, bo tu mam takie większe lustro, a no nie jest łatwo się malować do, może to sobie rozświetlę, do telefonu. Dobra, no więc tak, idziemy na kawę. O, jakoś 15:30 podjedzie po mnie Anita, bo bywa obrzykło. Jest ciężko się w ogóle gdzieś dostać. Trzeba taksówkami, które są strasznie drogie. Takie, nie wiem, jedziecie 3 km, płacicie 50 zł. A to jest w ogóle jedyna rzecz, która jest w Warszawie lepsza, czyli taksówki. W sensie Ubery, Bolty i to wszystko, które jest w tanie. To jest bardzo drogo. Dobra, i ja mam bardzo duże cienie pod oczami. W ogóle jest, czuję się taka, no ale jakoś to ogarniemy. No, i jedziemy na kawę do Szczawna. Nigdy nie wiem, czy najpierw się używa bronzera. Mogę użyć tego Chanel, którego zawsze jak się nie maluję, to mówię, że go nie lubię. No. Ale ten podkład, ja jestem w jakimś szoku. No, powiem wam, że jestem taka trochę dojechana po tych świętach. Dzisiaj w ogóle spałam do 12. Nie wiem, jakaś muszę po prostu, muszę słuchać swojego organizmu i jeśli on chciał spać do 12, to why not? Wiecie co, to się może wydawać, że ja tego daję bardzo dużo, ale to nie jest prawda, bo dzwonił Mikołaj i mnie przerwało. Nie wiem, o czym mówiłam, ale w ogóle nakładam takie coś, co kupiłam w Hebe. Ja bardzo lubię takie rzeczy w Boże, podejrzewam, że za dużo w sztyfcie. Trust the process. W sztywce do policzków. Wydaje mi się, że to by trzeba jakoś bardziej ogrzać, żeby się to lepiej, oj, wtopiło w skórę. Nie wiem, o czym mówiłam, pewnie o spaniu. No, ale pogoda jest taka, że jest 8 stopni, trochę pochmurne niebo. Jutro już chyba wracam do Wawy.
Ale jeszcze nie wiem. Tu mi jest dobrze, bo tu jest mega cicho. Wszystko mi podają pod nos. W ogóle uważam, że jeśli chodzi o róż, to more is more. Niektórzy też tutaj. No, i tak. Mam w ogóle, myślę sobie o postanowieniach na nowy rok. O tym, jak bym chciała, żeby on wyglądał. Wiecie, może nie takich, że pójdę na siłownię, chociaż też bym bardzo chciała się więcej ruszać, bo jak się więcej ruszam, to uwaga, surprise, surprise, lepiej się czuję psychicznie. Bardzo mnie to dziwi. No żartuję, nie dziwi mnie to, tak jest. Więc chciałabym tą aktywność fizyczną jakoś wrzucić w... Wyglądam takie coś fajne na Beauty Blender, bo wiecie, zawsze jak go się włoży do kosmetyczki, to wszystko jest brudne. Więc to jest taki kejsik. I nic się nie brudzi. Dobra, teraz puder. Dostałam od mojej przyjaciółki ten z By Terry. Podobno on jest świetny. Let's see. Ja raczej nie używam pudrów. Znaczy, nie używam. Używam często pod oczy i tak staram, bo ja nie lubię takiej pudrowej skóry. Ale ostatnio mi. Wow, pani powiedziała, że pudrowa skóra to była 40 lat temu, jak były jakieś takie pudry przestarzałe, a że teraz to są pudry, które nie dają pudrowej skóry. Nie wiem, czy to, co ja gadam, ma sens. Jestem trochę taka nieprzytomna. Mam nadzieję, że rozumiecie. Kurde, ja mam bardzo podkrążone oczy z tego, co ja tu widzę. Co na podkrążone oczy? Tutaj w tym lustrze nie widać tych podkrążonych oczu, muszę wam powiedzieć. Świetne to. Jezu, jak ja ładnie wyglądam. A rano nie było tak ciekawie, wiecie? Ten puder, świetny. I co teraz? Teraz może brwi? W ogóle ja lubię się malować, bo dla mnie to jest trochę taka, nie wiem, jakaś forma medytacji i takiej, czuję, że jak się maluję, to tak poświęcam sobie czas i wtedy nie myślę o niczym, tylko o tym malowaniu i tak moja głowa odpoczywa. W ogóle nie wiem, czy ja nie gadam jakichś strasznych. A, mówiłam o postanowieniach noworocznych. No. Więc tak, więc chciałabym w tym roku jakoś to... Bo wiecie co, dla mnie najgorsze w ciągu roku są... Jest styczeń i luty i tak połowa marca. Ja w tamtym roku nałożę sobie to na... A czemu nie? To jest glossy. Ja w tamtym roku, jakoś na początku lutego, miałam taki swój najgorszy i największy kryzys. Może kiedyś wam o tym opowiem. To było straszne. I wtedy miesiąc byłam, ponad chyba miesiąc, na zwolnieniu lekarskim, bo po prostu nie byłam w stanie wstać z łóżka. I bardzo się boję, że to po prostu do mnie wróci w tym roku. Czy to jest trochę tak, jak się ma ataki paniki, w sensie jak się raz miało, to potem już w życiu masz tak, że boisz się, że to wróci i ta myśl o tym, że to może wrócić, jest
straszna. Czekajcie, tu pomijmy. Taka. No mnie to bardzo stresuje ten styczeń i luty. I to są co roku dla mnie najtrudniejsze momenty, więc może w tym roku po prostu pojedziemy na jakieś wakacje. Nie wiem, że wakacje. Nie jeszcze, że te wakacje to. W sensie, bo często się mówi, a może musisz odpocząć. Pojedź sobie na wakacje. To ci się humor poprawi, brakuje ci słońca, bla bla bla. No jest trochę takie gadanie, bo jak się ma depresję, to może być, wiecie, możecie być na Hawajach i nie będziecie szczęśliwi. I to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, ale no wiadomo, że to jest prawda, że brak słońca powoduje to, że się gorzej czujecie. Ja na przykład w tym roku na święta dostałam od Gwiazdora, czy tam Mikołaja. To jest w ogóle świetny tusz, to jest mój ulubiony tusz na świecie. Kiedyś się pytałam na Instagramie o wasze ulubione tusze i ten, to nie jest ten, mi go ktoś polecił, ale ja na niego wpadłam przypadkowo. Mogę też wam kiedyś opowiedzieć historię jak, ale on jest wspaniały, to jest mój ulubiony tusz, to jest Avon. Nie wiem, o czym mówiłam. A, że dostałam lampę na, nie na depresję, tylko taką, która powoduje, naświetlacie się nią chyba 30 minut dziennie i ona ma jakieś takie światło, które dodaje wam wydzielanie witaminy. Nie wiem, czy to jest fake, podobno nie, bo poczytałam sobie o tym. Wiecie, jak się ma depresję, to jesteś w stanie zrobić wszystko. Ja na przykład w tamtym roku kupiłam sobie wszystkie książki na temat tego, co trzeba jeść, żeby się lepiej czuć psychicznie. Jak się tak źle czujecie, no to jesteście w stanie nawet, kurde, żyć pod tą lampą, byle po prostu się poczuć lepiej. Więc ja w tym roku się trochę boję tego nawrotu. Tym bardziej, że ostatnio nie czuję się najlepiej i mam takie wrażenie, że moje leki, może nie, że czas jest je wymienić, ale muszę to skonsultować z moim lekarzem, który jest wspaniałym lekarzem i już się nie mogę doczekać na wizytę u niego. Mam jakoś na początku stycznia. Bo może po prostu potrzebuję na ten czas zimowy większą dawkę. Tutaj jest ze mną mój piesek, który mi pomaga, więc tak, będę się z nim widzieć i mam nadzieję, że mi jakoś mi wesprze lekami. W sumie to jeszcze tylko róż. Daję sobie zawsze na ten taki płynny też taki. W kamieniu to jest mak. No więc tak. Pewnie w ogóle pozaczynałam jakieś tematy i ich nie podokańczałam. No, a wy macie jakieś postanowienia noworoczne? Powiedzcie mi. Mam jeszcze takie coś. To jest Victoria Beckham. I to jest rozświetlacz i ja go sobie, o, daję tutaj. Nie wiem, jak wyglądam, jak wy mnie widzicie, ale tu całkiem okej. Błyszczyk jeszcze i lecę się przebrać. I o 15:30. Ma przyjechać po mnie Anita. Thanks for watching. Polecam ten podkład. Świetnie.